Dalekiej prehistorii, mniej więcej gdzieś na wysokości pleistocenu, czyli jakieś dobre 600 tysięcy lat temu, kiedy to kontynent afrykański, płyta kontynentu afrykańskiego, dojrzał w trakcie swojego następnego, w trakcie pobytu w następnym tygodniu. Wulkanem czynnym, ona cały czas z siebie wyrzuca jakieś tam potoki lawy. Ta lawa jest bardzo płynna, bardzo gorąca. To, proszę Państwa, zniszczyła wszystkie szlaki wędrowne, bo my dojeżdżając do wysokości metrów, proszę Państwa, znajdują się również pola uprawne, gdyż z lewa wulkaniczna punktu widać ją zupełnie, zupełnie. Największe drzewo Sycylii, zwane kasztanem stu koni, tak jak my mamy swojego Bartka, dąb Bartek, ja nie wiem, czy on jeszcze stoi, słuchajcie. Bo ja stoi. Go widziałam, jak byłam w Wreszcie się dosyć tak hucznie zabawiali. W każdym razie tutaj Państwo mają na obrazku to zdjęcie razem z królewną Joanną, żeby Państwo mniej więcej wiedzieli, jak ten kasztan wygląda. Również tutaj na Etnie, proszę Państwa, miał swoją pomiędzy kościołem angielskim a kościołem, wszystko co jest przeciwko, tak naprawdę stolicy apostolskiej, to jest nie Etny. W tej posiadłości ten urody dziewczę, któremu w szkatułce złoconej wręczyło go w pantofel, mówiąc i przekazując, że szczęście. Więc Horacy negowało. Otworzyła ową szkatułkę, zobaczyła przepiękny trzewik, bogato haftowany w złotymi nićmi. Od tej wysokości pełno już lawy zastygłej, pokrywającej prawie cały rozległy teren. Została Dena, został Ares, czyli ci bogowie, którzy na Sycylii i przywalony potężną górą, przywalony Etną, po prostu jego głowa została przygnieciona potężnym blokiem skały i czasami jak tyfon się rusza, no to Etna też daje znać o sobie, tak to Sycylijczycy sobie tłumaczą. Tę drogę, którą po prostu odbudowano po 2001 roku, kiedy to Etna ostatnio. Będziemy przejeżdżać bardzo powoli, więc proszę sobie stryknąć zdjęcie, nakręcić film, co jak wariaci, żeby po prostu się nic nikomu nie stało. Lewa strona. Po sam dach jest po prostu chałupka zasypana lawą. Cykliści, więc tu strach jest wychodzić dosłownie. Na scenery wszędzie są. Na zewnątrz. Jestem na wysokości 3000 metrów. Do szczytu Etny jeszcze 150 metrów. Mam wynik. Całkiem świetny. Etna ma 3340 metrów, ale co roku ta wysokość się zmienia. Strasznie tutaj wieje i jest w zasadzie mróz. Tam można jeszcze na ten szczyt dostać się drogą. Chyba spróbuję. A tu, w tej gigantycznej nietce, autentycznie można się ogrzać. Bije stąd ogromne ciepło.
starożytni Grecy wierzyli, że na Etnie mieszka wulkan, czy Hefajstos, bo wulkan rzymski to oczywiście grecki Hefajstos. Miałem tu wykuwać oręż zbrojną dla wszystkich bogów, półbogów. Czeluści piekieł, czy Hadesu, jak to woli. Tu jeszcze świeża skała, którą wypluł z siebie wulkan. Ta gigantyczna dolina powstała w 1992 roku podczas wielkiej eksplozji wulkanu. A tu z tego miejsca dymi. The square, the nice village. Can use it as yes, all nice. If you see all the village of that is very, very black. They put it also on the dikes in the seaside. Yeah. In Holland. In Holland? Yes. Yes. Nie ma żartów, nie jak jadł. Ta góra cała. Tu jestem na wysokości 3000 metrów. A to panorama na tą dolinę. Thank you.
na Etny można się było dostać koleją linową, ale została w czasie ostatniej erupcji zrujnowana doszczętnie. I w ten oto sposób emocjonująca eskapada na największy wulkan Europy dobiegła końca. Za kilkadziesiąt minut znajdziemy się w innym świecie, w Taorminie.